W grudniu 2007 roku na wycieczkę do Gdyni przyleciał ze Szwecji 37-letni Daniel Jansson. Prosto z lotniska pojechał na spotkanie do biura firmy deweloperskiej w centrum miasta. Nikt więcej nie zobaczył go żywego. Mimo że upłynęło ponad 10 lat, zagadka jego zniknięcia do dziś nie została rozwiązana. Postanowiliśmy wyjaśnić, co stało się z Danielem Janssonem. Nasze śledztwo naprowadziło nas na jedną z najbardziej dramatycznych i brutalnych rozgrywek gangów narkotykowych w Europie. Okazało się, że w sprawę jego zaginięcia zamieszani są najbardziej niebezpieczni baronowie narkotykowi i gangsterzy z Polski i Skandynawii. Są oni odpowiedzialni za zuchwałe napady, porwania, brutalne zabójstwa oraz brawurowe przemyty narkotyków. W tle tej historii są ogromne pieniądze, nienawiść i zemsta. To ostatnie zdjęcia, na których widać Daniela Janssona. Pochodzą z kamer monitoringu portu lotniczego w Gdańsku. Zostały zrobione 19 grudnia 2007 roku, tuż po wylądowaniu rejsowego samolotu ze Sztokholmu. Janssonowi towarzyszy jego znajomy Martin W. Wizyta w Polsce miała trwać tylko 2 dni, a jej celem były interesy. Z lotniska Jansson z Martinem W. pojechali do centrum Gdyni, do biura firmy budującej apartamenty. Należała ona do szwedzkiego biznesmena Karla T. Po wieczornym spotkaniu w biurze Karla T. ślad po Janssonie urywa się. Szwed przestał używać telefonu komórkowego i nikt więcej go nie widział. Próbujemy dotrzeć do polskiej żony szwedzkiego biznesmena Karla T., Grażyny J. W sprawie pana tu... Jestem człowiekiem, nie mam kontaktu od 8 lat. Z pana nie jestem, jestem człowiekiem nic wspólnego i nie będę znaleźć na tego człowieka. Naprawdę przykro mi bardzo, ale dla mnie ta sprawa jest zakończona. Miałem wystarczająco przykrości przez tego człowieka, wystarczająco dużo i nie chcę więcej mieć. Żegnam. Ustalamy, że Karl T. jest doskonale znany w Szwecji. O jego życiu opowiadają książki. Był też bohaterem filmów dokumentalnych. Co dało mu taki rozgłos? Zapytaliśmy o to Elisabeth Asbring. Jej książka o Karlu T. została przetłumaczona na wiele języków. Karl T. jest moim rówieśnikiem. Urodził się w 1965. Nasza znajomość zaczęła się w 1999 roku. Był wtedy więźniem skazanym za przestępstwa popełnione przez gang zwany Ligą Wojskową. Uważano go za jednego z najniebezpieczniejszych przestępców w Szwecji. Bandycka sława Karla T. sięga początku lat 90. kiedy razem z braćmi stworzył zbrojny gang zwany Militar Ligan. Kryjówką bandy był drewniany dom na wyspie, leżącej mniej więcej godzinę jazdy od Sztokholmu. Liga Wojskowa nazywana była tak, bo gang okradł skład broni, który znajdował się w betonowym bunkrze. Wdarli się do niego i ukradli broń, ponad 220 sztuk broni różnego typu. To była katastrofa dla policji. W Szwecji zapanował niepokój. Potem zaczęli tej broni używać, a ponieważ nosili wojskowe ubrania i kamizelki taktyczne, zaczęto ich nazywać Ligą Wojskową. No i zaczęła się seria napadów. Militar Ligan dokonali serii zuchwałych napadów na banki i urzędy pocztowe. Ubrani w wojskowe mundury, w maskach na twarzy, uzbrojeni w broń maszynową, stają się postrachem całego kraju. Drwią z policji. W obecności przerażonych ofiar wystrzeliwują magazynki, rysując znak wesołej buźki na szybach i ścianach. Po napadach zapadają się pod ziemię, dzieląc łup w zaciszu kryjówki. Obecnie drewniany dom po Militar Ligan należy do austriackiego podróżnika. Aha.
Po 2 latach terroru szczęśliwa passa Militar Ligan kończy się. Podczas ucieczki, po kolejnym napadzie, banda zostaje zmuszona przez policję do poddania się. Karla T. sąd skazuje na 14 lat więzienia. Zrabowanych pieniędzy nie udało się odzyskać. Karl T. miał wojskową precyzję i niczego nie zostawiał przypadkowi. Muszę przyznać, że był to jeden z najzdolniejszych osadzonych, jakiego spotkałem w ciągu ponad 40 lat pracy w więziennictwie. W trakcie odbywania kary Karl T. angażuje się w działalność więziennego teatru. Współpracuje ze znanym szwedzkim dramaturgiem Larsem Norrenem. Ten pisze dla osadzonych sztukę, nad którą będą pracować wspólnie za murami więzienia. Lars Norréns pies 7-3. Sztuka Norrena 7-3 była wyjątkowym projektem. Z początku bohaterowie mieli opowiedzieć o swoim życiu, a Norren napisać o tym sztukę. Potem więźniowie stali się aktorami, a sztuka wywołała w Szwecji wielką debatę i duże kontrowersje. 2 spośród grających w niej mężczyzn nie tylko zostało skazanych za ciężkie przestępstwa, byli też otwarcie nazistami. Naziści na scenie budzą sensację. Wiele szwedzkich teatrów chce sprowadzić przedstawienie na gościnne spektakle. Zarząd służby więziennej wyraża na to zgodę i przestępcy aktorzy jeżdżą po kraju ze sztuką. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że 2 aktorów wykorzystuje okazję do napadów. Skandal wybucha, kiedy podczas jednego z napadów giną 2 policjanci. Na sprawców zostaje urządzona największa w historii Szwecji obława. Nie przewidziano, że będą prowadzili podwójną grę. Mord na policjantach był najbrutalniejszą zbrodnią popełnioną przez nazistów w Szwecji. Śledztwo nie wykazało, żeby Karl T. był zamieszany w napady. Kiedy w 2003 roku zostaje warunkowo zwolniony, jest jednym z najbardziej znanych kryminalistów w Szwecji. Sprawa Militar Ligan i nazistowskiej sztuki ciągnie się za nim. Po wyjściu z więzienia postanawia wyjechać za granicę. A dlaczego zdecydował się wyprowadzić do Polski? Czy miało to związek z tym, że nie był w Szwecji anonimowy? Z tego, co sam mi powiedział, miało to związek z filmem dokumentalnym na temat sztuki 7-3. Próby? Tak, próby. Po tym, jak film pokazano w kinach, fragment opuściła też szwedzka telewizja publiczna, przez co Karl zaczął być rozpoznawany i tracił zamówienia, ważne kontrakty. W końcu stało się dla niego trudne kontynuowanie pracy w Sztokholmie. Wtedy zdecydował się przeprowadzić do Polski. W Polsce Karl T. mieszkał ponad 3 lata. Został biznesmenem, kupił firmę, która miała budować apartamenty. To w jego biurze po raz ostatni widziano Daniela Janssona. Jeśli chodzi o to, czy Daniel Jansson umarł podczas swojej wizyty w Polsce, to jestem osobiście przekonany, że umarł w dniu, w którym przyleciał do Gdańska.